wtedy! Aleksandrze, współpraca to jest właśnie klucz do sukcesu. Wow! Ty z jednej... Ty nie dość, że bystry pies, to jeszcze teleportować się potrafisz. Uwielbiam cię! Zostań ze mną na zawsze. Teraz! The German plan failed. The front line moved back to the north, and with the arrival of winter, froze. Soldiers holed up amid a vast labyrinth of trenches and tunnels that would become the indelible image of the Great War. Karl's regiment retreated to the outskirts of Neuchâtel, the same camp where Emil was being held prisoner. Mama Emilu, za kudycy powiedzieli. Ognia walo. Persowie? Jep. Żelazne pięści czarnego. Co to, Machabicz? Co jest? Aha, okej. Okay. Strzelają! Biegnij! Biegnij! Masz fajny wąsik. Kocham go. Ale ja mam lepszą brudkę. Jup! TNT. Dobra. Podłożę. Nie no, wiadomo, że nie cedzie. Co, chcesz bombę? Masz. No. Dobra. Łap. O co chodzi z tymi palcami? Jeden, dwa, trzy. Tu jest trójka. Dobra, rozumiem. Hop. Już. Już nie musisz tak pierdolić. Damy radę. O! Już wysadzam. Najfajniejsza część tego wszystkiego. Jep! Maczeta? Nie. Tak, chyba tak. A, na górę, dobra. Aleksander! Ja! Aleksander żyje! Jack! Jack! Mój wybawco! Jack! Jestem twoim dłużnikiem. Merci, mon ami. Maintenant. Garnisz von Dorf. Yeah, ha! Będziemy iść razem. Amidst the never-ending attacks and counterattacks, Freddy and Emil hunted the elusive Jack and his Emil. I Aleksander. On April 22nd, 1915, chlorine gas was used for the first time by the Germans. Dasz radę, Aleksander. Aleksander, jesteś naszym wybawicielem. Dobry piesek. Nie mogę go pogubić. Dobry pies. Coś odblokowałem. Zajrzymy sobie. Aj, mniejsza z historią.
Co tam masz? Coś ewidentnie? Chociaż czekaj. Czekaj, obniżmy, bo tam... Nie to. Chcemy obniżyć. Teraz przejdę po tym. I mam nowy przedmiot. Taki jestem mądry. Wskakuj. Nie mogę zejść? A, może tu muszę. O, jestem... Nie. Jedynka. Jesteś dobrym psem. To wygląda lipnie. Wiem, że te rury muszą być całe wypełnione tym gównem. Dawaj, maleńki. A może i nie? O. Dobra. Jedną część nam się udało zrobić. A. Dobra, to jest trochę popierdolone. No dobra, w tym nie ma nic popierdolonego, cofam to. Widzisz, Aleksander? Tworzymy zgrany duet. Ty się słuchasz, a ja myślę. Oj. Skoro nie tak, to ja wiem, co trzeba zrobić znowu. Nie? Nie. Kurde. To nie o to chodzi. Dobra. Dawaj dwójeczkę. Dawaj jedyneczkę. I teraz nam się uda, Aleksander, bo to było dość proste, tylko ja jestem takim idiotą. O! No i naprawione! Ja! Uratowaliśmy dzień! I zepsuliśmy drogi sprzęt. A gdzie? Już pewnie jest na górze, on potrafi się teleportować. To jest zdolny pies. Mówiłem? Idziemy, Jack.
Uch. Czuję, że to będzie prawdziwa przyjaźń między nami. O nie, dobrze. O kurwa, Jack, znowu! Co jest? Chodź. Staram się. Czyli... pewnie to trzeba przywiązać, dokładnie, teraz... Skakuj. Skakuj tu. Bierzesz kość, przynosisz. Emil, do dwójki. Zaraz ci pomogę. Dobry pies. Skakuj. Nie zostawię cię tu. A! Chodź, 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 bo Emilowi coś się stanie. Już! Nie, nie, nie teraz. O kurwa, co? Jak ma... Jak? Chcę, ale... chyba spierdoliłem równo. Dasz radę. Zamknij tą pieprzoną mordę, robię co mogę. Zamknij się, ty cipo. Chodź. Chodź, chodź. Aleksander. Tutaj coś jest. Musisz to wykopać. To nam nie pomogło. Chyba... Wybacz, że tak długo, po prostu jestem idiotą. Idziemy. Jack. O kurwa, gaz. Aj, da. Goni nas! Co? O k- Jak to zajebiście wygląda. She was hard on the trail of her missing father. For once, fate smiled on them. They were all going in the same direction. But while approaching Vimy, a German squadron spotted them. Pierdolone szwaby! Ja prowadzę! Mega! O nie! Tytun, tytun. Jest moc. Zajebista gra.
O, sorry, zagapiłem się. Na litość boską! Nie szkoda im amunicji na trzech cywiliów? Czy ja coś mogę zrobić? Nie mogę nic zrobić! Po prostu muszę unikać tego! Dobrze prowadzić swoją drogą. No, nie... Nie mogę. Ta cała sytuacja... Wiecie, nie mam słów. Sorry, Jack, może ty coś powiedz. Shit! Damn! Serio? Bombowiec leci za... kucharzem z niewoli i czarnym? I psem. No już odpuśćcie! Serio? Czy ona powiedziała JD? Rozumiem. Cicho bądź. No byś mi przypał. O chujowo. O chujowo. Serio? Serio? No, spieprzyłem, no, dopierdolą mnie. No, niestety, zjebałem, musiałem zginąć. Zjebałem i... Już? Już? A! O! Słuchaj, no... Aleksander, nie mam pytań. Nie ma opcji, żeby to usłyszeli. Nie mam bladego pojęcia, co to było, panowie. Prawdopodobnie... jakieś dziecko wskoczyło na minę i już nie pobiega. Spokojnie, ja się tym zajmę. Moja łycha jest niezniszczalna. O Boże, oni do mnie biegną. Będę musiał psa ukryć. Bo mnie na pewno dorwał. Aleksander! Ratuj siebie. Nie o to chodzi? Może jakby... się nie skradał. To jest dość ciężka sytuacja. Men, definicja szaleństwa to robienie cały czas tego samego, mając nadzieję, że coś się zmieni.
Serio? Będę musiał się wrócić, pewnie jakieś kombinierki ze wcześniej... Z innego miejsca będzie musiał mi podać, tak... To nie taka prosta gierka. Nie, jeszcze nie potrzebuję pomocy. Chodź, chodź. Widzicie? Jest łeb na karku. Niedobrze. No, jestem bezpieczny. Kupię... Szwaby. Nie znają mojego geniusza. Skakuj. Dobry pies. Raz, dwa, trzy. Czarny ma trochę lepszy sprzęt do kradzieży. Muzyka jak najbardziej nie moje klimaty. Spokojnie. Cicho, cicho. Jest łatwo, nie martw się, kochany. Myślę, że dobrym rozwiązaniem teraz by było wzięcie jego karabinu i bagnetu, mógłby się przydać. Czyli najpierw odkładamy to. Żyjesz? Umarłeś? Szkoda. Może możesz podnieść? Nie? No dobra, ale widzę, że potrzeba tutaj dwóch ładunków. A ja mam jeden. Szybko, szybko, szybko. O chuja! Dobrze, że mam psa bystrego. Nie widzę nigdzie z tej drugiej strony ładunku. Nie widzę. Może muszę... Można i tak. Masz, to chodź.
Jezu, jak ja tego psa uwielbiam. Dobra. Chodź, trzeba dla czarnego zdobyć apteczkę. O, widzisz? I jest gitara. Pomagasz mi, ja mówię, ja daję ci polecenia, ty je wykonujesz i wszyscy szczęśliwi. Chodź, chodź, bo nie chcę, żeby ciebie wybuch przypadkiem rozpierdolił. Hop! Nic podejrzanego się nie stało, mówiłem, to tylko dynamit. O mój Boże, jeszcze? Mhm. Będę musiał się za tym ukrywać, jak puszczę to. O właśnie, w ten sposób. Bo tam jest dużo żołnierzy. I jeden cały czas w oknie siedzi. To jest przejebane. I teraz mogę pokopać. O Boże. O Jezu, kochany. Łycha! A nie mogę łychy. Nie mogę łychy w to wsadzić? O Jezu. Jak zwykle poszedłem w złą stronę. A nie? Nie mogę. Szkoda. Chciałem. Znalazłem pocztówkę. O jest. Nie mogę przejść. No cóż. Trudno. Kluczę. Czyżby grę zbugowało? Czyżby grę zbugowało tak chamsko? Jak ten pies ma mi pomóc? No łycha, kurwa. Odwróć się! Nic nie mam. No tu coś musi być. Serio? Tylko o to chodziło? Dobra. Tu już chyba nic nie ma. Tu nie ma nic. Wracam. Mam czerwone wino. Teraz mogę się najebać. To po czarnemu... Nie, czarnemu po... Nie. Co czarni piją? Ale kurde, rasista się u mnie uruchomił teraz. Łycha! Chuju. Mam. Mam. Teraz pies mi pomoże. No to teraz jest prosta sprawa, co trzeba zrobić. Jep. I teraz. Siup. Ale co tu pies robi?
Nad tym się pan nie zastanowi. Dawaj, dawaj. Jebać tego psa. Ten pies bierze tylko klucze, które ty powinieneś chronić. Nie potrzebujesz ich. Oj, 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 oj. Dobry pies. No i wchodzimy. I... Co? No dobra. No dobra. Nie. Ja pierdolę. Jakie proste. Fajna taka platformówka. Fajna, fajna. Choroba jasna. Teraz. No, psie, nie bądź bezużyteczny. Dobra. Nie, to którędy ja tu przyszedłem? Dawaj, jedynka. Ech, można, można, można. Aleksandrze, mogłeś wyjść tędy, by było ci łatwiej trochę. Tak, szybciej. Ech. Ojej. Co z psem? Przecież on nie ma tutaj żadnego tunelu, żeby wyjść. No niestety, on musi tam zostać. Tak myślałem, że to był jej ojciec. Nie! Their journey would take them to Rance, where they would at last pick up the trail of the elusive Baron and his Zeppelin. Jakie te bomby wielkie! Kurwa, znowu jestem czarny.